Nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala, który jest jednym z organizatorów dzisiejszej debaty, którą możemy odbyć dzięki uprzejmości Niebospanu, Klubu Kawiarni Niebospan, możemy odbyć w tak miłych warunkach. I chciałbym oddać głos przedstawicielowi drugiego organizatora, panu Rolandowi Fajtowi, dyrektorowi Fundacji imienia Friedricha Eberta, przedstawicielstwo w Polsce. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. My Polish is little, so I do prefer to speak in English and avoid misunderstanding. So my apologies, but this is the situation. Tak więc sytuacja jest taka, że ze względu na moje umiejętności związane z językiem polskim, będę mówił w języku angielskim. Die Heber Stiftung is a German organization, a leftist organization. Fundacja Friedricha Eberta to organizacja lewicowa, organizacja niemiecka. Devoted to political education, political dialogue, international understanding. Poświęcona porozumieniu międzynarodowemu, edukacji politycznej. And on the basis of the social democratic values of freedom, justice and solidarity. Oparte na społeczne wartości wolności, solidarności, demokracji. And in Poland we have our office in Warsaw since 1990. Ważne jest, że nasze biuro mieści się w Warszawie już od 1990. With the Ferdinand Lassalle Center for Social Thought, we do have cooperation since its beginning practically 10 years ago. Pozostajemy we współpracy z Ośrodkiem Myśli Społecznej Ferdynanda Lassalla od samego początku, od założenia od 10 lat. And this is a good and long-term cooperation because we share the values. Jakoś dzielimy wspólne wartości, współpraca przebiega bardzo dobrze i trwa bardzo długo. We had a longer series of debates of demokracja, reaktywacja and Michał Siska and Ferdinand Lassalle Center presented these results with a book and is presenting this book today here. Organizowaliśmy już długi cykl o nazwie Demokracja, reaktywacja i dzisiaj reprezentujemy również owoc tego cyklu książki Demokracja, reaktywacja. For us, the project, this kind of project, Demokracja, reaktywacja, practically had finished. Praktycznie dla nas sam projekt jest już zakończony. But then in October we had elections, national elections in Poland. But then in October last year we had national elections in Poland. Rok temu w październiku mieliśmy wybory państwowe w Polsce. And after a couple of weeks we discovered that Demokracja, reaktywacja is still a very aktual topic. Po krótkim czasie wiedzieliśmy, że demokracja i reaktywacja to wciąż bardzo aktualny temat. And this is also why we are here, because thanks to this dynamic of Ferdinand Lassalle Center in several towns in Poland, this kind of discussion as you are joining here, we are also having in other cities. Jesteśmy tutaj również dzięki temu, iż dynamiczny rozwój działalności fundacji umożliwia w różnych innych miastach spotkania tego typu. Of course, with different topics. Oczywiście dotyczą one różnorodnych tematów. And this topic now also is very timely. Women in politics and politics for women. Obecny temat dzisiejszego spotkania również jest bardzo aktualny. Dotyczy kobiet w polityce i polityki dla kobiet. And it seems that women to be strong in politics means really to make politics for women. Tak naprawdę, aby kobiety zajmowały silną pozycję w polityce, można osiągnąć to jedynie poprzez politykę dla kobiet. I think that all this debate and the protest around the this making the restrictive abortion law in Poland even more restrictive showed up what kind of treatment this government to women is having in mind. Debata, zarówno debata, jak i protest przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej pokazuje też, jakie jest podejście rządu do tego tematu.
And by all of a sudden the protests on the streets made clear that Polish people, Polish women are not willing to that her freedom, their freedom is taken away from them. I protesty na ulicy pokazały, że Polki nie zgadzają się na to, że odbiera się im wolność. Because women rights are human rights and we are talking about freedom. Prawa kobiet to kobiet, prawa kobiet to prawa ludzi, mówimy tutaj o wolności. And this is, I think, one of the topics of this evening. I wish you, with these very interesting and very knowledgeable speakers, a very interesting evening and very interesting debate. So tak. The floor is all yours and Michał's as well. Taki jest temat dzisiejszego spotkania. Myślę, że będzie ono bardzo interesujący również ze względu na interesujący skład prelegentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Rolandowi. Przede wszystkim chciałem podziękować Państwu, że zechcieliście przybyć na to spotkanie i wziąć udział w spotkaniu, które będzie miało charakter takiej rozmowy z panelistami, panelistą i mam nadzieję także i z Państwem. I tak jak powiedział Roland, nasze spotkanie jest jednym z cyklu spotkań poświęconych różnym aspektom kryzysu demokracji. Takie spotkania, podczas których prezentujemy czy rozpowszechniamy tą książkę, która jest efektem ubiegłorocznego projektu. Staramy się rozmawiać właśnie o różnych aspektach kryzysu demokracji. W Lublinie rozmawialiśmy o współczesnych mediach i demokracji, w Szczecinie rozmawialiśmy o partiach politycznych i demokracji, w Słupsku razem z prezydentem Biedroniem rozmawialiśmy o tym, jak angażować obywatelki i obywateli do partycypowania w zarządzaniu miastami i w Łodzi rozmawiamy o prawach kobiet. I pewnie Państwo nie uwierzycie, ale gdy niecały rok temu ustaliliśmy kalendarz imprez oraz tematykę tych spotkań, to przy Łodzi właśnie na jesień planowaliśmy spotkanie o prawach kobiet. Wtedy jeszcze absolutnie nie wiedzieliśmy, w jakim kontekście politycznym, że akurat w takim kontekście politycznym to nasze spotkanie się odbędzie. Ale myślę, że to dobrze, że taki kontekst polityczny jest, bo być może te wydarzenia, których jesteśmy świadkami, będą jakimś przełomem, jeśli chodzi o pozycję kobiet w polityce i o politykę dla kobiet, a to się niewątpliwie wiąże z jakością polskiej demokracji, ponieważ chyba nie może istnieć taka prawdziwa demokracja, jeżeli duża część społeczeństwa jest wyłączona, czy ma utrudniony dostęp do partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących procesów społecznych, gospodarczych czy politycznych. I wydaje mi się, że to właśnie od tego byśmy rozpoczęli naszą dyskusję z naszymi panelistkami i panelistami, których teraz chciałem powitać, przedstawić i przede wszystkim podziękować za to, że zgodziliście się wziąć udział w tym naszym spotkaniu. Chciałem przedstawić Violetę Krysiak z partii Razem, reprezentującą tutaj lokalne struktury partii Razem. Witam panią profesor Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, przewodniczącą SLD Województwie Łódzkim, a także autorkę publikacji naukowych poświęconych m.in. partycypacji politycznej kobiet. I wreszcie Roman Kurkiewicz, publicysta, dziennikarz, znany państwu zapewne z różnych audycji radiowych, telewizyjnych, tudzież z artykułów prasowych, który jest także osobą jakby zaangażowaną w to, aby kobiety były lepiej reprezentowane w polityce, bo sam prowadził takie audycje radiowe, gdzie zapraszał do nich na przekór innym publicystom, dziennikarzom, zapraszał do tych dyskusji o polityce same kobiety. Także chciałem bardzo serdecznie wam podziękować, że przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. I chciałem właśnie zapytać się o zacząć właśnie od tego aktualnego kontekstu politycznego w kontekście tematu naszej rozmowy, ponieważ o ile przypadkowy jest kontekst, to nieprzypadkowo wybraliśmy akurat konkretnie ten dzień, czyli 41. rocznicę strajku kobiet w Islandii w 1979 roku. Ponieważ był on na pewno przełomowym wydarzeniem w historii tego małego kraju, ale warto też pamiętać, że lata 70. to w ogóle w Skandynawii był taki okres przebudzenia się kobiet, które zaczęły tworzyć ruch feministyczny, ponieważ często w Polsce jest takie przekonanie, że kraje skandynawskie, gdzie
no, gdzie ten stan przestrzegania praw kobiet, czy udział kobiet w polityce wydaje się taki wzorcowy, tak, na najwyższym poziomie, że to nie wzięło się z niczego, tylko wzięło się to właśnie z pewnej mobilizacji ruchu kobiecego, który właśnie następował w latach 70. Polskie kobiety wyszły na ulicę właśnie tak, że wzorując się na kobietach islandzkich, i stąd moje pytanie najpierw do Violety i do Małgorzaty o to, czy to jest wydarzenie przełomowe w Polsce. Znaczy, czy możemy się spodziewać, że to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w Polsce, to, co dzisiaj się dzieje na ulicach, co działo się wczoraj, czy to możemy traktować jako pewną oznakę podobnego przełomu, jaki nastąpił w latach 70. w Skandynawii? Ja chcę wierzyć, ba, jestem prawie pewna tego, że to jest wydarzenie przełomowe. Nie było takiego wydarzenia, jeśli chodzi o wyjście kobiet na ulicę, przeciwstawienie się przez kobiety temu, co się dzieje w polityce. Na przykład w Łodzi od strajku włókniarek. Nie było tak masowych protestów w Polsce, które byłyby inicjowane przez kobiety, byłyby walką o prawa kobiet. I mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy polityka tak mocno wyszła z buciorami w życie kobiet, kobiety także będą chciały wejść w politykę, także będą chciały mieć na nią wpływ. Oczywiście jest to im wciąż utrudniane i często ten protest się odpolitycznia. Mówi się, że to są kwestie światopoglądowe i tak dalej, ale mam nadzieję, że ta mobilizacja kobiet nie osłabnie, że kobiety wezmą sprawy w swoje ręce. Tutaj mamy już, to jest kolejna odsłona tego strajku kobiet i cieszy mnie bardzo to, że mimo tego, że PiS teoretycznie wycofał się z poparcia dla ustawy Orto Iuris, dla tego barbarzyńskiego projektu, kobiety wciąż są na ulicach, wciąż protestują i mam nadzieję, że to przełoży się jednak na znaczny wzrost aktywizacji kobiet w polityce i kobiety będą świadome tego, że mają wpływ i będą chciały jeszcze częściej i jeszcze mocniej ten wpływ mieć i okazywać to, że kobiety także są jedną ze stron właśnie polityce, to kobiety także powinny mieć wpływ na to, co się dzieje w kraju. To pytanie właściwie to samo, ale to bym poprosiłbym też o taką refleksję nie tylko z pozycji uczestniczki tych wydarzeń, nie tylko z pozycji politycznej, ale także z pozycji naukowca, który bada. Proszę Państwa, w 2014 roku została wydana moja książka Reprezentacja wyborcza kobiet w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. I tam między innymi także zajmowałam się krajami skandynawskimi. A dlaczego zajmowałam się krajami skandynawskimi? Ponieważ tam reprezentacja kobiet w parlamencie to ponad 40%. Jeżeli mówimy o Islandii, to kobiety tam są reprezentowane. Ostatnio nawet wchodziłam na stronę i patrzyłam. To jest prawie 42% kobiet jest tam w parlamencie, u nas 27% i to jest największa reprezentacja od 1989 roku. Te przemiany miały ogromne znaczenie dla tego kraju, dlatego że kobiety uwierzyły, że one mogą działać w życiu publicznym i od tego się zaczęło, że zaczęły rzeczywiście aktywnie bardzo działać i być reprezentowane właśnie w gremiach politycznych. Ja jeszcze powiem, że w 80 roku przecież to pierwsza kobieta została tam prezydentem. Ale jeżeli wracamy do Islandii, to też troszeczkę o historii. Proszę Państwa, bo dzisiaj, kiedy manifestowaliśmy, to ja przypomniałam 1918 rok, kiedy to kobiety właśnie z parasolkami stukały pod domem Piłsudskiego i domagały się pełni praw wyborczych. Kobiety w Polsce uzyskały pełni praw wyborczych w 1918 roku, natomiast w Islandii niektóre źródła podają, że w 1915, tak jak Dania,
To nie jest prawdą, dlatego że wtedy rzeczywiście miały prawa wyborcze kobiety, które miały 40 i więcej lat, czyli tam był cenzus wiekowy, a pełnię praw wyborczych uzyskały dopiero w 1920 roku. Czyli Polska, jeżeli chodzi o pełnię praw wyborczych, była pierwsza. Tak? Co się w takim razie stało przez tyle lat, że Islandia ma taką reprezentację, a my mamy 27%, ale cieszymy się i tak, że jest to reprezentacja największa, tak jak powiedziałam, od 1989 roku. No bardzo duże przemiany społeczne, które umożliwiły ten awans kobietom, tak? W ogóle zmiana świadomości, że kobieta to nie tylko ta organizatorka życia rodzinnego, ale również kobieta to ta osoba, która świetnie może spełniać się w innej roli. I my to dziś także chcemy udowodnić. Dzisiaj, kiedy kobiety wychodzą na ulicę, to walczą o swoją godność, ale walczą również o swoją podmiotowość. Nie chcemy być traktowane jak przedmioty. Tylko jesteśmy podmiotami i naszej władzy mówimy, my jesteśmy podmiotami. Jeżeli w tym kraju ktokolwiek obali niedemokratyczny rząd, to jestem pewna, że to będą kobiety. Zanim do Romana, to chciałbym jeszcze wrócić do Was jako przedstawicielek partii politycznych z pytaniem o to, bo wytworzyła się pewna dynamika społeczna, pewien taki społeczny kapitał związany z tymi protestami, ale w Polsce mieliśmy już do czynienia chociażby w przypadku mobilizacji przeciwko umowie ACTA, gdzie także cała opinia publiczna była zaskoczona skalą wystąpień przeciwko tej umowie. Ale wiele osób wróżyło, że z tego wzmożenia może powstać jakiś ruch społeczny, jakaś twardsza mobilizacja. Moje pytanie do Was jest takie, po pierwsze, czy na bazie tej mobilizacji, która teraz jest wokół tej ustawy antyaborcyjnej i tych wielkich protestów, czy można to przełożyć właśnie na zaangażowanie polityczne kobiet? I drugie pytanie za tym idące, co partie polityczne powinny teraz robić? Partie polityczne takie jak wasze, które mają kwestie praw kobiet na agendzie jako priorytetowe, jakie powinny wykonać ruchy, żeby wykorzystać ten potencjał, który jest, właśnie angażując większą ilość kobiet do polityki? No już widzimy ogromny wpływ tego, jak ten czarny protest, jak strajk kobiet wpłynęły na aktywizację kobiet do polityki. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce i też po poprzednim tym wieszakowym proteście, mamy o wiele więcej zgłoszeń kobiet. Po czarnym proteście większość zgłoszeń do nas to są zgłoszenia kobiece. I my chcemy także, aby kobiety u nas czuły się właśnie jak najlepiej wprowadzone właśnie w kontekście powodu, dla którego wstępują. Dlatego też jak najbardziej otwieramy się na tą tematykę. I my też nie wykorzystujemy tego na pewno w żaden sposób instrumentalnie. My o prawach reprodukcyjnych mówimy właściwie od początku powstania naszej partii. I nie jest to w żaden sposób wyrachowane z naszej strony, że chcemy właśnie przyjmować kobiety do partii z tego powodu. W 2001 roku były trzy partie w Polsce, które wprowadziły w swoich zapisach statutowych, że na listach musi być co najmniej 30% kobiet. I jedną z tych partii był Sojusz Lewicy Demokratycznej. I muszę Państwu powiedzieć, że gdyby nie ten zapis,
to pewnie nie byłabym 4 kadencje już radną Rady Miejskiej w Łodzi, bo oprócz tego, że jestem szefową SLD w województwie łódzkim, to już jestem 4 kadencję radną Rady Miejskiej. W tej kadencji jestem wiceprzewodniczącą Rady. Bo tak się stało, że kiedy zaczęłam startować w 2002 roku, to listy musiały być wypełnione właśnie kobietami i trzeba było to przestrzegać, że 30% kobiet musi być na tych listach. I w 2015 roku, kiedy patrzyłam, ile tych kobiet było na poszczególnych listach, bo mamy od 5 stycznia 2011 roku nowy kodeks wyborczy i w tej chwili wszystkie partie są zobligowane do tego, aby było nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. To okazało się, że, proszę Państwa, partie lewicowe miały najwięcej na swoich listach kobiet i to było właśnie SLD i partia Razem, która po raz pierwszy startowała w wyborach parlamentarnych i to mnie oczywiście bardzo ucieszyło. Spytacie się, no dobrze, no ale skoro tak dużo tych kobiet startuje, bo startowało w wyborach parlamentarnych prawie 44% kobiet wszystkich, a 27% kobiet mamy w parlamencie. No gdybyśmy prześledzili sobie listy wyborcze, to byście Państwo zobaczyli, jak te kobiety na tych listach wyborczych są umieszczane. No niestety na najlepszych miejscach, tak zwanych miejscach biorących, najczęściej są umieszczani mężczyźni. 28% kobiet, ogółu kobiet startujących w tych wyborach, było właśnie umieszczanych na miejscach jedynkowych, tak? Czyli na tych miejscach, które są najbardziej premiowane. Ja się cieszę, że też oprócz tego, że mamy te kwoty ustawowe, to jednak niektóre partie w swoich statutach także wprowadziły pewne zmiany co do tych kobiet, że w pierwszej trójce musi być chociaż jedna kobieta. I to spowodowało, że tych kobiet mamy więcej w parlamencie, bo między innymi tych kobiet jest najwięcej w Nowoczesnej, tak, i w Platformie Obywatelskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, 24% kobiet w tym klubie to 24% stanowią kobiety w tym klubie, tak? Większość to mężczyźni. Na 235 posłów, może że tak powiem, to 54 to są kobiety, czyli Państwo sami widzicie, od razu można się domyśleć, jak te kobiety były rozmieszczane na listach wyborczych. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że partie bardzo konserwatywne, one oczywiście będą wypełniały te statutowe uwarunkowania, tak? Czy te legislacyjne uwarunkowania w tej chwili, bo mamy, tak jak powiedziałam, zapisane to w kodeksie wyborczym, tylko oczywiście te kobiety nie będą na tych miejscach premiowanych. To gwarantują partie lewicowe. I szkoda, że żadna z partii lewicowych nie znalazła się w Sejmie. Bo oczywiście bardzo dużo wartościowych kobiet w tym Sejmie jest, ale myślę, żeby było jeszcze więcej, gdybyśmy mieli lewicową reprezentację. Z pewnością wtedy partia rządząca zresztą nie miała większości, tak? Gdybyśmy mieli lewicową reprezentację. I szkoda, że tak się stało, że tej reprezentacji nie ma. Ja mam nadzieję, że ten Sejm za 3 lata będzie zupełnie inaczej wyglądał. Jeżeli ja będę do czegoś dążyła, to do tego, żeby właśnie na tych miejscach biorących było połowę mężczyzn, połowę kobiet. Jeżeli mówimy o kwotach, to ta kwota jest w Polsce słaba, słuchajcie, bo jest wtedy silna, kiedy możemy mówić o 50%, czyli o parytecie tak zwanym. Bo niektórzy mylą, mówią, że my mamy parytet. Nie, my mamy kwotę. Parytet to jest 50%, słuchajcie. I wtedy rzeczywiście możemy mówić o silnej kwocie. Ale co mi się podoba w tych zapisach, że partia, jeżeli nie będzie przestrzegała tej kwoty 35%, to ta lista nie może być zarejestrowana. I to jest ten silny zapis i to jest dobre, bo te wszystkie partie tego przestrzegają. Bo tak jak Państwu mówiłam, oczywiście, że najwięcej było właśnie na listach partii lewicowych, ale wszystkie partie, nawet Prawo i Sprawiedliwość, mają 40% kobiet na swoich listach, tak? Czyli wszystkie muszą przestrzegać tego zapisu właśnie dlatego, że te listy nie mogą być zarejestrowane. I to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli by Pan mnie pytał, co ja bym jeszcze zrobiła, na pewno bym dążyła do tego, żeby był zapisany parytet
i naprzemienne rozmieszczanie na listach. I to pewnie jest do spełnienia, jeżeli chodzi o partie lewicowe. To teraz pytanie do redaktora Kurkiewicza. A właściwie mam dwa pytania, ale pierwsze będzie nawiązywało do tego, od którego rozpoczęliśmy dyskusję. Czy te bezprecedensowe, jeśli chodzi o liczebność, o skalę mobilizacji, demonstracje, według Ciebie przełożą się na jakąś trwałą zmianę polityczną? Czy widzisz to jako obserwator polityki, a także jako uczestnik także tych protestów? Dzień dobry. Może weź tak. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem być. Co prawda myślałem, że ponieważ temat jest tak gorący i temperatura na ulicy, to że mnie nie dopuszczą do głosu i będę spokojnie sobie siedział i będą mówiły kobiety, zarówno panelistki, jak i obecne na sali, no ale trudno. Trudno, przez chwilę powiem. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. My mamy wielki głód takiego sukcesu politycznego, czy też sukcesu, który się wyraża w formie demonstracji na ulicy, czy demonstracji publicznych. I próbujemy to policzyć. Tu się odbywa taki ten dziwny targ liczbami. Ja bym powiedział, że fenomenem czarnego protestu i właściwie wszystkich jego odsłon, tak, bo to są kolejne sekwencje, zarówno geograficzne, jak i rozciągnięte w czasie, to fenomenem tych manifestacji, a mam takie poczucie, że w jakimś sensie jestem weteranem manifestacji, jest ich energia i klimat. To jest coś nowego. To znaczy manifestacji w Polsce właściwie jest mnóstwo. I przez ostatnie lata są i zorganizowane manifestacje, i były liczniejsze, i to jest coś innego. Tak? Bardzo liczne manifestacje KOD-u były. Kompletnie inna się pojawia dynamika i energia na tej manifestacji. I tu właściwie zmierzam do tego i ja w tym widzę wielką wartość, ponieważ tutaj jak rozmawiamy, to miesza nam się ten porządek polityczny po prostu, do którego zaraz dojdę, z takim porządkiem instytucjonalnym polityki. Tak? I prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to, co oglądamy podczas czarnych protestów, to jest polityka po prostu taka sama w sobie. To jest prawdziwa polityka. Znaczy tutaj kobiety nie muszą nikogo prosić o żaden parytet, o żadną kwotę, tylko po prostu wychodzą i protestują i w ten sposób uprawiają politykę. Tak? Teraz można ją zacząć dookreślać, tak? Jakiego typu to jest polityka. No, prawdę mówiąc, to jest polityka demokratyczna. Znaczy kobiety chcą jako grupa, tak? Jako pewna społeczność, prawdę mówiąc większościowa w Polsce, jak i w wielu innych krajach, mieć głos. Ja dzisiaj jak byłem na manifestacji tutaj tej łódzkiej przez pierwsze pół godziny mniej więcej, no to tam padały takie okrzyki, tam typu chcemy edukacji, a nie jakieś kościelne słowo, co? Indoktrynacji, tak, albo chcemy lekarzy, nie misjonarzy, a obok mnie stała pani mówi, nie, mówi władzy chcemy. To nie jest ta bajka, to nie jest takie dziesiątki grzecznych słów, nie, to nie o to chodzi. I jakby w tym sensie, jakby to jest prawdziwy polityczny żywioł, tak? Znaczy kobiety nie pytając i nie musząc prosić nikogo o pozwolenie, po prostu zajmują polityczne stanowisko. I teraz właściwie wszyscy dotychczasowi aktorzy i aktorki życia politycznego, w tym partie, ale nie tylko, muszą się w tym odnaleźć, tak? Podłączyć, zdystansować, wyśmiać, wykpić, wesprzeć, podłączyć się, jakby dziesiątki tych rzeczy. W tym sensie oglądamy taki akt prawdziwej demokracji, tak? To tutaj chyba Rafał Chwedorok, opisując ruchy społeczne, opisując fenomen ruchów społecznych w Europie z ostatnich kilku lat, mówi o takiej dynamice, która sprawia, że wyłaniają się na nowo środowiska czy światy polityczne, które nie pytają tych doświadczonych, osadzonych mocno w instytucjach, w parlamencie, w kolejnych rządach aktorów, tylko po prostu zaczynają to sami robić. I być może to jest ten moment, kiedy się zaczyna przełom. Jak on się przełoży, w jakiej formie, w jakim czasie, w jakim tempie na instytucjonalne zmiany, tak na przykład na obecność w parlamencie partii, które dużo poważniej traktują to wyzwanie, żeby kobiety były reprezentowane
adekwatnie lub w pełniejszy sposób niż dotąd, tego oczywiście nie wiem. I właściwie kiedy patrzę na tą temperaturę tych protestów, na tą ich wewnętrzną energię, na to, że tam się pojawiają transparenty, które nie są wydrukowane przez organizatorów dzień wcześniej, tylko ludzie przynoszą własne hasła, najróżniejsze, śmieszne, banalne, wzruszające, złośliwe, chamskie, wulgarne. Nagle się uruchamia polityczny żywioł. Kiedy pojawiają się w tej przestrzeni publicznej wykrzyczane hasła, których wcześniej nie było, uruchamia się dynamika tłumu politycznego, który ma potrzebę wyrażenia się. I to jest fenomen tych protestów, tak? Ja myślę, że będzie taka próba, żeby to powiem z dużym cudzysłowem, ucywilizować, jakoś to wchłonąć, tak? Będzie bardzo wiele środowisk i światów, które będą chciały powiedzieć, to był nasz protest, albo my też to zawsze mówimy, albo będziemy teraz to mówić, bo zrozumieliśmy, tak? Kobiety pewnie podejmowały takie próby, tak? Była Partia Kobiet, jest instytucja, która nazywa Kongres Kobiet. W tym sensie kobiety nie przechodziły takiego etapu kolejnego instytucjonalizacji. Ale tu rzeczywiście wydarzyło się coś ważnego w takim innym chyba realizowaniu polityki. I to naprawdę takiej polityki demokratycznej. Demokracja nie ma jednego imienia. Tak? Demokracje i europejskie, i pozaeuropejskie się bardzo między sobą różnią. Ale tym elementem, który wydaje mi się taki najistotniejszy, jest to, że zachowania demokratyczne wypływają z autentycznej potrzeby takiej czy innej grupy obywateli i obywatelek. W tym wypadku obywatelek wspieranych niekiedy skromnie przez obywateli, którzy, prawdę mówiąc, tam na szczęście zajmują boczne miejsce. Ja myślę, że my jesteśmy... Proszę Państwa, my obserwujemy pewne zmiany kulturowe dzięki tym protestom, bo przecież kobietom przez wiele lat wmawiano, że my to jesteśmy tymi grzecznymi dziewczynkami, prawda, w domu, rodzimy dzieci, to mężczyźni uprawiają politykę, to mężczyźni są silni. I te zmiany kulturowe muszą nastąpić, w Polsce one następują, one następują na naszych oczach. Ja ostatnio nawet przejrzałam sobie, bo właśnie mówi się tyle o tych książkach, które uczą takich, a nie innych postaw. Przejrzałam sobie Elementarz, słuchajcie, i tam jest taka legenda o Warsie i Sawie. No i ten Wars to jest, prawda, on broni rzeki, broni miasta, broni tej pięknej kobiety, tak? A ta kobieta jest taka delikatna, okazuje się, że te kobiety wychodzą na ulicę, krzyczą, domagają się swoich praw. One, tak jak ja powiedziałam, słuchajcie, jeżeli ktoś obali ten rząd, to obalą kobiety. Bo w nich jest siła, energia. I tą energię widać. Bo jak tutaj zaczęliśmy tą naszą dyskusję, to mówiliśmy, no słuchajcie, te protesty to nie są tylko w dużych aglomeracjach, ale one są w mniejszych miastach. Tam też kobiety wyszły na ulicę i walczą o swoją godność. Kobiety zrozumiały, że nikt im nie będzie narzucał, jak one mają żyć. A tym bardziej władza nie będzie ich zaglądała do łóżek. I mówiła, ile one mają mieć dzieci i z kim, tak? I że mają rodzić zdeformowane dzieci, bo oczywiście trzeba je chrzcić, jak prezes powiedział, tylko zapomniał powiedzieć, że szacuje się, że z tak zwanej tacy to Kościół ma przychodu około 6 miliardów rocznie w naszym kraju. No to jeszcze będzie miał większy przychód dzięki temu, prawda? Bo ochrzcić pogrzeb. Ale ja, słuchajcie, jeszcze wam powiem, nie wiem, czy oglądaliście niedawno taki był wzruszający naprawdę reportaż w telewizji, gdzie występowało małżeństwo i właśnie mówiło o tym, jak zmuszono je do urodzenia takiego dziecka. Dziecko przeżyło 10 dni w ogromnych męczarniach. Pan profesor Hazan nie pozwolił tej kobiecie przerwać tej makabrycznej ciąży. I ja zapamiętałam takie zdanie, co ta matka powiedziała, że inne kobiety przygotowywały się do tego, żeby kupić łóżeczko, wózek, a oni przygotowywali się do pogrzebu. I to było
powiem, kwintesencją tej całej historii. Tak naprawdę o co tu chodzi? O co ci obrońcy życia walczą? Czy walczą o życie? Może walczą o to, żeby narzucić nam jakąś ideologię, której my nie chcemy przyjąć? Bo tak jak powiedziałam, to my mamy decydować, to my mamy być podmiotem, to my mamy decydować o swoim własnym życiu. Ja na te protesty zawsze przychodziłam w takiej koszulce najlepsza mama na świecie. Ja ją dostałam od swojego syna na gwiazdkę i powiem wam, że jak dostałam od syna ten prezent, to aż teraz mam łzy w oczach, słuchajcie, bo jaki lepszy prezent może matka sobie wymarzyć od dziecka, tak? I ja zawsze mówię, czy to dziecko chce mieć sfrustrowaną matkę, która siedzi w domu, czy matkę aktywną, która jednak mu okazuje bardzo dużo zainteresowania i miłości przy tej całej swojej pracy zawodowej i społecznej. I moje dziecko to doceniło, tak? Bo dało mi koszulkę najlepsza mama na świecie. Mój mąż zresztą też dostał koszulkę najlepszy tata na świecie. To znaczy, że nas doceniło. A kiedy dziecko docenia swoich rodziców? Kiedy jest chciane? Kiedy nikt nie zmusza rodziców do tego, żeby to dziecko urodzili, tak? Kiedy ono jest w odpowiednim momencie, to wtedy to dziecko jest chciane i kochane. I takie dzieci są szczęśliwe. I kobiety właśnie do tego dążą w naszym kraju, tak? Bo nikt nie będzie mówił, że teraz masz urodzić. I teraz masz urodzić nawet jak ciąża jest zagrożona. Bo jeszcze tak niedawno chciano nas stawiać, tak jak ja powiedziałam, przed wyborem niemożliwym. Bo albo usunie się ciążę i pójdzie do więzienia, albo będzie się kontynuowało tą ciążę i skaże się na śmierć. To jest ten wybór, do którego my się nie zgadzamy. Chciałem tylko takie wlosce dorzucić do tego wątku, który pani tu przywołała o książce, czyli o elementarzu, bo ja wczoraj miałem takie spotkanie, na którym też opowiadałem o książce dla dzieci. To wydaje mi się dosyć fundamentalne, bo tak my jesteśmy właściwie w gronie osób, których specjalnie nie trzeba przekonywać do tych racji, o których tu mówimy. Tak sobie mniej więcej to wyobrażam, do tego, że miejsce kobiet w świecie po pierwsze się zmieniło, po drugie trzeba w Polsce również wywalczyć tą przestrzeń, żeby ten wymiar równościowy po prostu zaczął funkcjonować. Problem polega na tym, że oczywiście większość polskiego społeczeństwa tak nie uważa. Znaczy i w tym też bardzo wiele kobiet, ponieważ też nie konfrontują się z taką wizją świata. Ja wczoraj opowiadałem na spotkaniu, takim warsztatowym spotkaniu, o książce, która ukazała się teraz po polsku, Książeczce dla dzieci. To jest książka, która powstała 40 lat temu w Hiszpanii, która pozbyła się rządów Franco i przechodziła do demokracji. Wtedy uznano, że taką fundamentalną rzeczą, którą trzeba opowiedzieć dzieciom przede wszystkim, to jest kilka podstawowych spraw. Co to jest dyktatura, co to jest demokracja, kim są kobiety i mężczyźni. Znaczy, jaka jest moc stereotypów, jaka jest nieprawdziwa opowieść, która zresztą jest konstruowana od wieku przedszkolnego, a właściwie wcześniej, tak? Czyli pewnych wzorców przypisywanych stereotypowo płci, które potem w konsekwencji też się przekształcają na wybory polityczne. I ta książka jest przepiękna. I teraz Hiszpanie zresztą w zeszłym roku chyba wydali ją na nowo, zilustrowaną na nowo, mówią, no co prawda jesteśmy dalej po tych 40 latach, ale ciągle wiele spraw jest niezałatwionych. Tak? No, problem w Polsce polega na tym, że zwrot ku tak zwanej demokracji tego 89 roku zaowocował kilkoma niekorzystnymi dla demokracji tak naprawdę zjawiskami. Pierwszym w sferze kulturowo-obyczajowej przytuleniem się, a właściwie wejściem pod taki uścisk z kościołem, no plus jak gdyby cała ta gospodarcza, neoliberalna opowieść, która de facto pozbawiła miliony Polaków i Polek w mniejszej, a przeważnie większej
większe procencie jakichś form opieki, praw pracowniczych i tak dalej, i tak dalej. Także to była inna zmiana, ale ta opowieść musi wybrzmieć, tak? Ja też mówię o tej książce dlatego, że wiele Polek, które przyszły na te protesty, są katoliczkami. Polski katolicyzm, który nigdy nie był katolicyzmem specjalnie pogłębionym, jest takim jest dzisiaj również. Tak? Miłosz mówił, Polska jest krajem ludzi niewierzących, ale praktykujących. Tak? To znaczy, jak się ich zapyta, to wtedy my jesteśmy oczywiście katolikami. Nie, tylko mówię bez tych głupot chrześcijańskich, prawda? Jest żart już, tak? Jesteśmy katolikami, ale bez tych durnych chrześcijańskich nalotów. Problem polega na tym, że cała ta sfera seksualna, czy życia intymnego, ale też tak zwanych brzydko brzmiących praw reprodukcyjnych, właściwie Polacy nie zważają specjalnie, nie zwracają uwagi na to, co Kościół mówi. W większości. Po prostu żyją swoim życiem i w takim realu, jak gdyby Kościół tam nie ma nic do gadania. Jak przychodzi do zajęcia politycznego stanowiska, to się niestety zmienia. Ale brałem też udział ostatnio w takiej prezentacji badań socjologicznych na temat wyborów politycznych polskiej młodzieży, które robił Michał Bilewicz, który jest psychologiem społecznym, i Łukasz Jurczyszyn, który jest socjologiem i który bada takie skrajnie prawicowe ruchy we Francji, w Rosji i w Polsce. I to są bardzo ciekawe badania, bo one pokazują absolutne rozejście się poglądów dziewcząt i chłopców. Znaczy, już abstrahuję od tego, czy to jest koherentne z wyborem politycznym, tak? Im się poglądy nie wiążą właściwie z partiami politycznymi. To jakby za trudny jest projekt intelektualny. Ale tak trzeba w prawicową, konserwatywną stronę siedzi i poglądy i wybory polityczne idą chłopcy. Dziewczyny kompletnie nie. To jest zupełnie inny obraz. Ale dziewczyny nie mają głosu politycznego. Dziewczyny co tydzień nie rozwalają stadionu i jego okolic. Nie jeżdżą za Legią, czy za Śląskiem, Wrocław, gdzie indziej. Nie wszczynają bujek, nie palą opon, nie rozbijają policyjnych samochodów, nie mają głosu, tak? I to umyka. Ale chciałem jeszcze jednej rzeczy na koniec powiedzieć, że w tej sprawie Kościoła, bo to jest bardzo ciekawe, bo Michał Bilewicz opowiadał o pewnym eksperymencie społecznym, który polega, oczywiście takiej psychologii społecznej, który polegał na tym, że wybierano do badania grupę młodzieży, która właśnie w sprawach aborcji, antykoncepcji, tych wszystkich kwestii związanych właśnie z prawami reprodukcyjnymi, nie mieli twardego stanowiska. Tacy byli, właściwie nie wiedzieli, tacy po środku. Nie ci, którzy są zdecydowani po jednej, po drugiej stronie. I teraz tą grupę podzielono na dwie. I do jednej przez jakiś czas wszystkie komunikaty, które się pojawiały w takich rozmowach, wysłano im teksty, no, w różny sposób się z nimi komunikowano. Do jednej z tych grup mówiono w taki sposób, że używano zawsze słowa dziecko w tym kontekście, a do drugiej grupy zarodek. I nic więcej. Po prostu pojawiały się te słowa. W jednej grupie wyłącznie dziecko, w drugiej wyłącznie zarodek. I wyniki tych badań są takie, że po jakimś czasie każda z tych grup przesuwała swoje poglądy, albo właściwie je wykształcała wokół tej jakby ideologii, która kryje się za tym niewinnym słowem. Tak? Znaczy ci, którzy słyszeli dziecko, by stawali po stronie konserwatywnego poglądu. Ci, do których mówiono zarodek, przechodzili na stronę jakby tą pro-choice'ową, tak, prawa do wyboru. I to jest ciągle niezbadana opowieść, tak? Jak wpływa religia, nauka religii w tym wymiarze na światopogląd i na wybory polityczne polskiej młodzieży. Bo problemem polskiej młodzieży nie jest zmartwychwstanie Chrystusa, albo tajemnica Trójcy Świętej, albo obecność Chrystusa w Eucharystii. To w ogóle nie jest istotne. No więc przez 12 lat słyszą na lekcjach, których jest więcej niż lekcji biologii, fizyki i chemii razem wziętych, słyszą dziecko, a nie zarodek. I to są rzeczy, których my nie doceniamy. Dlatego ja mówiłem o tej książce dla dzieci, że nagle tam się pojawia nowy język.
prosty, przystępny sposób. To są książki, które opowiadają o różnicach między płciami, o prawie do polityczności, o różnicach, które mówią no, proste rzeczy. Są słabi mężczyźni i silne kobiety. Tak? Nie musi tak być. Nie ma wzorca ogólnie obowiązującego. Są niemądrzy faceci i bardzo mądre kobiety. Tak? Są też niemądre kobiety, ale dlaczego niemądre kobiety miałyby szkodzić polskiemu parlamentowi, w którym jest tylu idiotów mężczyzn, prawda? No to po prostu wybrzmiałby inny głos. Tak? Przepraszam, rozgadałem się oczywiście. Bardzo przepraszam. Tak, odzyskanie języka jest jedną z kwestii, którymi się trzeba zająć natychmiast. Póki w mediach, mainstreamowych, świeckich mediach, w kontekście aborcji będzie się pojawiało dziecko, a nie płód lub zarodek, nie wygramy tej walki. I jeszcze chciałabym wrócić do młodzieży, bo ja uważam, że problem z aktywnością kobiet w polityce zaczyna się wtedy, gdy pierwszy raz słyszą bądź grzeczna, bądź miła, nie odzywaj się bez pytania. I w Polsce mamy takie społeczeństwo i niestety w Polsce ratunkiem nie jest szkoła, bo szkoła też jest mocno zindoktrynowana. W szkole też przekazuje się pewien wzorzec obowiązujący. Mamy beznadziejne podręczniki do przedmiotu, który nazywa się wychowanie do życia w rodzinie, które także pokazują ten straszny, patriarchalny wzorzec, w którym to mężczyzna jest głową rodziny. Jeszcze też chciałabym powiedzieć taką anegdotę. Moja siostra była w gimnazjum, to było świeckie gimnazjum na wsi. I tutaj już studiowałam, więc przekazywałam jej takie lewicową propagandę i ona także wyznawała te poglądy i mieli w tym gimnazjum jakieś wypracowanie o tym, aby opisać rodzaje miłości. No i jeden z tych rodzajów, które ona napisała, była miłość homoseksualna. Dawała tam jakieś przykłady z literatury, filmu i tak dalej. I ona z tego wypracowania za ten akapit dostała jedynkę. Tylko za to, słucham? Tylko za to, że przekazała tam na języku polskim, bo to nie była religia, jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, na języku polskim za przekazanie czegoś, co nie było tym przekazem obowiązującym, zgodnym z nauką Kościoła i tak dalej. I dopóki też nie powstrzymamy wkraczania właśnie religii, czy tych standardów właśnie patriarchalnych, narzucanych właśnie przez też prawicową politykę, to też nie odzyskamy młodych ludzi, bo dziewczętom, które rzeczywiście mają znacznie częściej lewicowe poglądy, będzie trudno z tym walczyć, jeśli będą spotykały się z takim brakiem akceptacji. Dziękuję. Mam jeszcze, zanim przejdziemy do dyskusji, jeszcze dwa pytania. Jedno jeszcze do Romka, ale nawiązujące do tych wszystkich głosów, które tutaj się przed chwilą pojawiło, mianowicie pewnego utrwalania pewnego wizerunku kobiety w polityce. A ważnym elementem demokracji dzisiaj, w współczesnych czasach, są media. Więc chciałem Romku Ciebie zapytać, jako osobę związaną od wielu, wielu lat z mediami, o rolę mediów, ponieważ no, jednym z takich najpopularniejszych obrazków internetowych po czarnych protestach to był zrzut z ekranu pokazującą popularną audycję polityczną w jednej z liberalnych, prywatnych stacji telewizyjnych, gdzie w programie, w którym komentowano wydarzenia mijającego tygodnia, w którym najważniejszym wydarzeniem był czarny protest, występowali sami mężczyźni. Ty, prowadząc swoje audycje, zawsze prowokacyjnie, bo tak chyba można to traktować, zapraszałeś same kobiety, bo można mieć wrażenie, że w polskich mediach kobieta politycznie może się wypowiadać tylko na tematy kobiece, natomiast na wszystkie inne tematy mogą wypowiadać się mężczyźni. Ale pytanie ma oczywiście jest głębsze. Czy twoim zdaniem czy także ten protest, czarny protest, jeżeli on nie przyniesie takich realnych, wymiernych skutków politycznych, że dojdzie w przyszłej kadencji
do takiej zmiany politycznej, że nastąpi liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, że będzie więcej kobiet, przynajmniej czy w języku na przykład mediów może dojść do takiej zmiany, twoim zdaniem? W pokazywaniu właśnie kobiety jako polityka. Tutaj także chyba tydzień czy dwa tygodnie temu w Gazecie Świątecznej posłanka Mucha mówiła o swoich doświadczeniach, gdy ona jest zapraszana do debat telewizyjnych, jak jest właśnie traktowana. Ona właśnie potwierdzała, że właśnie taka jest potrzebna rola kobiety polityka. Postaram się krótko tylko powiedzieć. To znaczy, rzeczywiście wprowadziłem taki program blisko rok, gdzie rozmówczyniami były wyłącznie kobiety, ale to nie było z przekory. Znaczy, ja po prostu wiedziałem, że właściwie w każdej z dziedzin, o której rozmawiam z mężczyznami, są kompetentne kobiety. To wynika z podstawowych rzeczy. Kobiety są lepiej wykształcone w Polsce, po prostu. Większość osób z wyższym wykształceniem to są kobiety. Większość osób, które rozpoczynają studia doktoranckie, to są kobiety. Odwraca się ta wajcha w momencie, kiedy przychodzi do obejmowania stanowisk uniwersyteckich czy akademickich. Wtedy nagle ta proporcja się zmienia z większościowej na radykalnie mniejszościową. Więc po pierwsze wiedziałem, że są te kobiety. I to nie była przekora, tylko ja po prostu miałem potrzebę usłyszenia innego głosu, kompetentnego, ale innego. Byłem na tyle zmęczony jakby też tą formą męskiego samozadowolenia, że tak to wymyśliło. Ale teraz Państwu opowiem jakby taką techniczną rzecz o tym, jak powstaje program, do którego zaprasza się kobiety i jak wyglądają programy, do których zaprasza się mężczyzn, bo to ilustruje bardzo wiele różnych rzeczy. Bo to też opowiada o tym, czy zmiana jest możliwa. Zmiana jest możliwa. Ona wymaga radykalnej determinacji tych, którzy w mediach pracują. Na przykład ja wiedziałem, że jeśli powiem tak, zapraszajmy raczej kobiety, to polegnę. To po prostu zginę. Więc powiedziałem, to jest program, w którym tylko kobiety będą rozmówczyniami. Wyłącznie. I w ten sposób zamknąłem furtkę, która jak gdyby jest na co dzień. Na czym polega ta furtka? Technologia zapraszania czy robienia programu jest taka, że no, powstaje pomysł na temat, no i trzeba wymyślić tych nieszczęsnych gości, prawda? No i teraz ktoś przy tym pracuje, albo prowadzący, czasami jak ma szczęście, to ma kogoś, kto mu pomaga. No i trzeba teraz zadzwonić i zaprosić, tak? I jak wygląda rozmowa, kiedy się dzwoni do kobiety, którą zapraszamy do programu? Ta rozmowa trwa 15 minut do pół godziny, ponieważ kobieta na początku mówi nie, że ona nie przyjdzie, bo jest niekompetentna. Ale przecież pani ma doktora z tej dziedziny, więc to może przyjdzie Heniek, mój szef albo mój profesor. Nie, 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 jednak. No dobrze, to potem mówi, nie, nie mogę, bo za 3 tygodnie mam wykład, muszę się przygotować. Nie, 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 to jakby pani zdąży, to jest tylko chwilę, to w tej sprawie nie, pani akurat się nie musi przygotowywać, wszystko pani wie. Mówi, no tak, ale tu jeszcze dzieciaki, to... No dobra, okej, udaje się ją przekonać, tak? Po pół godzinie rozmowy. Człowiek, który wykonuje tę pracę, na przykład tak zwany wydawca redakcyjny, jest wykończony, a jeszcze musi zaprosić 2 inne, tak? Nie zawsze to się kończy sukcesem. A co ma po drugiej stronie? Tak? A potem jeszcze pytanie, a jaki będzie zakres naszego, jaki temat, jaki zakres, czy mniej więcej wiadomo, w które strony problematycznie pójdziemy, tak? A kto ze mną będzie dyskutował, jakiego typu stanowisko, z czym będę się musiała skonfrontować. Tak? No i to jest taki wysiłek. On jest po prostu realny, fizyczny, materialny, chociaż głosowy wyłącznie. No nie mogę się zmartwić. Jak wygląda rozmowa z mężczyzną, którego zapraszamy do programu? Otóż mężczyzna ma jedno pytanie do wydawcy. O której mam przyjść? O której mam przyjść, ponieważ temat jest nieistotny, wiesz, mężczyzna z natury rzeczy jest kompetentny we wszystkich sprawach, o które może ktokolwiek go zapytać. Albo mu się tak wydaje. To przecież ja mówię, to mówię sarkastycznie, tak. I teraz sobie wyobraźcie Państwo, jeśli ten pracujący w mediach chłopak ma kilka programów pod sobą, bo zrobiono redukcję, on za każdy dostaje 10 zł, 20 musi zarobić na rodzinę, nie ma etatu, to przecież on po prostu jak słyszy, że ma zaprosić kobietę, to dostaje szału. Tak? Bo on nie ma już ochoty z nimi rozmawiać, tłumaczyć, powiedzieć, sam musiałby wiedzieć wcześniej, o czym jest rozmowa, jaki będzie ten, przekonywać, uwodzić, po prostu nie ma siły.
tak? I to jest tak technologicznie, to jest taki problem na przykład, tak? Więc ja na przykład nie zostawiając sobie, mój wydawca, czasami padał już na twarz, mówi, ty weź, poprosimy tego, no przyjdzie na pewno. Mówię, no nie ma takiej możliwości. Gdyby tylko była, to po 2 miesiącach w tym programie za każdym razem byłoby 3 na 4 gości, to byli mężczyźni, albo byliby sami mężczyźni. Oczywiście wtedy się pojawiał zarzut, tak? Koledzy z radia i koleżanki mówiły, a co ty robisz taki program stronniczy? Mówię, a na czym polega stronniczość? No bo zapraszasz same kobiety. A mówię, a czy kiedykolwiek wygłosiliście taką uwagę, kiedy w studiu siedzą sami faceci? Bo ja nie słyszałem, tak? Więc to jest problem takiej zmiany świadomości wśród ludzi mediów. I tutaj jestem mniejszym optymistą, niż jeśli chodzi o czarne protesty, no to się specjalnie nie zanosi, tak? Bo to jest oddawanie przestrzeni. To jest główny problem z patriarchatem, czyli że mężczyźni muszą się podzielić albo oddać trochę władzy, tego miejsca, posunąć się, albo przez chwilę pomilczeć, to ja teraz pomilczę. No ja nie mogę się z panem zgodzić. Moje doświadczenie. Pisałam taki artykuł o barierach właśnie utrudniających kobietom dostęp do polityki, między innymi zajęłam się mediami i badałam, jak to jest, jeżeli chodzi o Radio Łódź. Wzięłam sobie programy polityczne i okazało się, że oczywiście jeżeli chodzi o programy polityczne, to jest tam zapraszanych więcej mężczyzn niż kobiet, natomiast bardzo chętnie zaprasza się mnie i też się zaprosiłam do takiego programu. Wychowanie to wyzwanie, tak? No bo jest takie przeświadczenie, że oczywiście no wychowanie, no kto powie najlepiej? No kobiety, tak? Ale już na przykład w programie, który nawet sama wymyśliłam i powiedziałam o tym redaktorowi naczelnemu, żeby był taki program Radio Łódź, samorząd od A do Z. I muszę wam powiedzieć, że nigdy mnie do tego programu nie zaproszono. A bardzo chciałabym być w tym programie. I miałabym naprawdę wiele rzeczy do powiedzenia, zwłaszcza, że naukowo też się zajmuję polityką lokalną, samorządem, ale jakoś nie chciałam kobiety zaprosić. Natomiast bardzo chętnie zapraszałam tam mężczyzn. I gdyby pan redaktor do mnie zadzwonił i powiedział, proszę pani, czy przyjdzie pani do mojego programu i powie trochę o tym samorządzie. Proszę pana, od razu. Nawet nie rozmawiałabym z panem 5 minut. 2 minuty by nam starczyły, żebym się zdecydowała. Także to jest też pewien stereotyp, że kobiety, jak się dzwoni, to 15 minut, nie, a po co, dlaczego? Nie, od razu się nas wskazuje, że my w tych politycznych programach nie będziemy, dlatego że lepiej jest zaprosić mężczyzn. Tak jak pan powiedział, mężczyzna na każdy temat się wypowie, tak? On wszystko najlepiej wie. No ale spójrzmy nawet, proszę państwa, na ministerstwa. No, mamy 3 ministerstwa, które objęły tylko kobiety. Jakie to są ministerstwa, tak? Edukacji, no, cyfryzacji jest, ministerstwo jeszcze pracy i polityki społecznej. A na przykład, no bo mówi się, nie, no kobiety mają przecież humanistyczne wykształcenie, one nie mogą zajmować takie ważne ministerstwa jak Ministerstwo Finansów. No a kto stoi na czele Ministerstwa Finansów? No przepraszam bardzo, ale ten pan ma wykształcenie historyczne, no historyk, humanista. I teraz proszę pana, jestem pewna, że gdyby kobieta była po historii, to by nikt w ogóle nie myślał, żeby ona zajęła się Ministerstwem Finansów, tak? Żeby ona na czele tego ministerstwa stanęła. Bo kobieta musi mieć tak, jednak specjalistyczne wykształcenie. Mężczyzna już tego specjalistycznego wykształcenia no nie potrzebuje. No po co? No historyk starszy niech się zajmuje naszymi finansami, zobaczymy co z tego wyniknie, niedługo nam podwyższą podatki. No ale oczywiście jakbym miała mówić o finansach, to powiedzieliby, nie, no gdzie, no nie zaprosimy, nie wiadomo z kim cudek, bo ona nie będzie mówiła o finansach, lepiej się nadaje mężczyzna, bo jak o finansach ma ktoś mówić, no to mężczyzna. I to są tak zwane, jak ja mówię, tematy miękkie i twarde i się dzieli, no, tematy miękkie, niech lepiej wypowiadają się kobiety, na tematy twarde mężczyźni. Muszę wam powiedzieć jeszcze w 2002 roku, co się stało, kiedy właśnie startowałam po raz pierwszy. Pamiętam, wtedy bardzo dużo kobiet znalazło się na listach wyborczych i też był taki marsz kobiet organizowany przez różne organizacje, przez Ligę Kobiet Polskich, organizacje kobiece. I doszła do mnie pani redaktor z jednej rozgłośni radiowej i mówi, no jak pani sobie teraz poradzi? Mówi, małe dziecko, praca zawodowa, jeszcze pani radną chce być. A ja jej, proszę pani, jeżeli mężczyzna ma cały dom na głowie, dzieci, pracę zawodową i jakoś sobie radzi, to ja kobieta sobie nie poradzę?
poradziłam sobie, tak? Poradzimy sobie? Poradzimy, kobiety? Poradzimy. No właśnie, uwierzcie w nas. Więcej wiary w kobiety, proszę pana. Tak, to ja się zgodzę i z Romanem, i z panią Małgorzatą, ale w dwóch różnych kwestiach. Ja uczestniczyłam w układaniu list na te wybory parlamentarne. No i my tutaj w Okręgu Łódzkim mamy wiele świetnych działaczek. Ale gdy przyszło co do czego i do obsadzania miejsc, to oczywiście mężczyźni zgłosili się sami. Można było obsadzać nimi listę. Oczywiście każdy sugerował, że chciałby być jak najwyżej. No, jak kobiet jakoś też było od samego początku za mało. Bardzo aktywne działaczki się w ogóle nie zgłosiły. No i też właśnie, kiedy pytałam dlaczego, to od razu opowiadały, bo ja się nie znam, bo ja się nadaję. A jak się zgłosiły, no to najlepiej to tak w innym okręgu. Albo no i najlepiej to tak jak najniżej. I tak dalej, więc jest ten problem. I on wynika także z wychowania, bo nas się wychowuje na perfekcjonistki. Jeśli mamy coś zrobić, musi to być idealnie zrobione. Tutaj znowu te czasy dzieciństwa i te wypominania, kiedy wyjdziemy za linię, robiąc kolorowanki. I także trzeba z tym walczyć, bo problem istnieje. I myślę, że świat też wymaga nam od nas tego, abyśmy, jeśli już się w czymś wypowiadamy, właśnie były specjalistkami. Kobieta, która ma się na jakiś temat wypowiadać, musi być... mieć z niego przynajmniej doktorat. Mężczyzna wystarczy, że jest mężczyzną. No i tutaj oczywiście jest podział na tematy kobiece i męskie. O ile kobiety były ministrami finansów, to na przykład żadna kobieta nie była ministrem obrony narodowej. No bo... Wice była, tak. Żadna kobieta nie była ministrem obrony narodowej, no bo to już zupełnie nie jest kobiecy temat. Więc... Tutaj problem jest na obu płaszczyznach i po stronie wychowania i tego, co zrobiono z nami, bo ja też często odczuwam to na sobie, że źle się czuję, jeśli nie jestem jakoś w 100% pewna tego, że znam się na jakimś temacie, że nie napisałam na ten temat kilku książek i tak dalej. Czy gdy coś mi nie wyjdzie, obwiniam się o to strasznie. A z tego, co wiem, z rozmów i tak dalej, mężczyźni nie mają z tego powodu problemu. A z drugiej strony problem jest taki, że od kobiet się więcej wymaga niż od mężczyzn. Dobrze. To czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie, wygłosić komentarz? Zdecydowanie się nie zgodzić. Ja byłem wczoraj, chyba nie potrzeba. Byłem wczoraj w Warszawie. Specjalnie pojechałem na... czarny protest. Było świetnie. Popieram wszystko, co tam się działo. Natomiast bardzo mi się nie podobało w kontekście tego, o czym rozmawiamy, jedna rzecz. Organizatorki odżegnują się od tego, że ten ruch ma być tylko ruchem społecznym, bez przełożenia na politykę. W jaki sposób bez przełożenia na politykę? Czyli tak naprawdę bez wejścia do parlamentu da się to w praktyce zrealizować. Mówmy o samej aborcji w tej chwili. Tak? Możemy tego, mogą dziewczyny razem ze wspierającymi ich facetami odsunąć to w czasie. Tak? A może się uda i na następnej kadencji coś będzie innego. Więc ja pytam w tym kontekście. Czy kobiety będą głosowały na kobiety? I to jest pytanie do pani. Proszę pana, ja jestem pewna, że kobiety będą głosowały na kobiety. Nie wiem, chyba tutaj są może kobiety, które głosowały panie na mnie, były w moim okręgu. No, także ja, proszę pana, jeżeli chodzi o działalność społeczną, to od samego początku działam społecznie. Założyłam ze swoimi koleżankami nawet Stowarzyszenie Koło Kobiet Aktywnych. Wspieramy się. Jest tutaj nawet szefowa forum, Gosiu, pokaż się, Forum Kobiet. Razem działamy już od kilkunastu lat. Działam również z wice... Forum Kobiet ze Zgierza, bo mamy... Tak, szefowa kobiet ze Zgierza, Forum Kobiet, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Koło Kobiet Aktywnych. Jadzie Świdalska, pokaż się.
I Pan mówi, że kobiety się nie wspierają? Oczywiście, że się wspierają i głosują. Tylko to też jest taki pewien stereotyp, że kobieta nie będzie głosowała na kobietę. Nie, będzie głosowała na kobietę. Jak Pan pokaże ich program, tak? Ja na przykład, kiedy wystartowałam po raz pierwszy w wyborach w 2002 roku, to wie Pan co? Ja obiecałam, że ja obniżę czesne w Łodzi. I ja to zrobiłam. I ja to zrobiłam. I o tym kobiety wiedziały. Matki dzieci, które miały właśnie swoje pociechy w przedszkolu, wiedziały, że to niewiadomska cuda obniżyła czesne. I głosowały na mnie. Tak, ja tutaj Pana rozumiem, bo ja też mam z tym jakiś problem, że te protesty są odpolityczniane, że mają być odpolityczne, podkreśla się ich oddolność. To oczywiście jest ważne, bo to jest wspaniałe, że powstał taki wspaniały, oddolny ruch, ale jednak sprawa aborcji i praw reprodukcyjnych kobiet jest polityczna. I ja mimo wszystko mam jednak nadzieję, że gdy dojdzie do wyborów, kobiety będą głosowały na kobiety i to będą te właściwe kobiety, które będą dbały o ich prawa. To się jednak na tyle medialnie rozlało i działania pewnych opcji politycznych zostały na tyle podkreślone, że wierzę w to, że to przełoży się na dobry wynik partii, które realnie walczą o prawa kobiet. I mam nadzieję, że potem zostanie wypomniane tym innym partiom, na przykład to, że chcą na przykład zachować kompromis, który także w znaczący sposób krzywdzi kobiety. Króciutko, jeśli może, bo mi się wydaje, że Pan poruszył bardzo ważną rzecz, czyli że to nie jest do końca kwestia, czy kobiety będą głosowały na kobiety, tylko że jakby ten cały taki klimat postpolityczności, który w Polsce panuje, który sprawiał, że na przykład premier rządu czy partia, która rządziła przez parę lat, czyli Platforma Obywatelska, potrafiła na swoich plakatach umieścić hasło: nie uprawiajmy polityki, budujmy stadiony, autostrady, przedszkola, po czym budowano autostrady i orliki, tak? Ale kiedy w parlamencie zarzutem wobec innych parlamentarzystów jest to: pan uprawia politykę, tak? To jest zjawisko, które opowiada o takim zmęczeniu polityką uprawianą instytucjonalnie i partyjnie. W konsekwencji tego, te światy, które ciągle jeszcze polityką się interesują, a nie, jak większość społeczeństwa, nie idą do wyborów co 4 lata i z wszystkich innych okazji, mają alergię na partie polityczne. I stąd się bierze ten klincz. Bo oczywiście Pan ma rację, że dopóki żyjemy w demokracji parlamentarnej, no to system polityczny zmienia się według pewnych reguł parlamentarnych, czy demokracji parlamentarnej. Nie da się ruchem społecznym, jakby nauczką dla ruchów społecznych jest to, jak została potraktowana ten projekt ustawy, tak, podpisany przez 250 tysięcy osób. Przypomnijmy, przy zapewnienia wszystkich najważniejszych dzisiaj osób w państwie w czasie kampanii wyborczej, że żadna ustawa, która pochodzi z takiej inicjatywy społecznej, nie będzie odrzucona w pierwszym czytaniu. Jak przyszła przed moment próby, to zobaczyliśmy, tak? Czyli tu mamy taki klincz, mamy zmęczenie instytucjonalną polityką i to się wyraża w tym, że właśnie na manifestacje, które są ruchem społecznym, nie przynosić flag, nie wznosić transparentów, nie identyfikować się. To jest problem, który przed polską polityką, tą oddolną, stoi. To jest bardzo poważny problem. Ruch społeczny po pierwsze gaśnie, tak? Budowanie struktur, budowanie pewnej sieci kontaktów, jakby podtrzymywanie tego ognia jest fundamentem, prawda, polityki. Ruch społeczny się wypala, tak? Stygnie, ludzie jakby przestają się angażować. I ten problem jest bardzo poważny. On moim zdaniem dużo bardziej wykracza poza to, czy kobiety będą głosowały. Powiem Pani tak, nie jestem takim optymistą jak Pani może, dlatego że nie jestem kobietą, nie startowałem. Ale oczywiście kobiety w Polsce w dużej mierze będą głosować na mężczyzn, ponieważ są w tym systemie, go akceptują, nie podważają go. Tak? To też jest taki moment. Bardzo wiele kobiet będzie się
zachowywało w ten sposób, ale to trudno oczekiwać, że po prostu taka reakcja jest w przewidywalnym czasie, że ona zaistnieje. Tak? Moim zdaniem większy problem jest tą postpolitycznością, tak? To znaczy, że robimy naprawdę polityczne rzeczy, ale nie chcemy, żeby one były polityczne, bo polityczne w Polsce jest dzisiaj rozumiane jako partyjne, a to jest słowo niedobre. Czy jeżeli mogę, pan poruszył tutaj też dwie kwestie, bo to, że kobiety nie głosują na kobiety. Znaczy ja myślę, że jeżeli przekona się, tak, kobiety, że warto głosować na kobiety, że warto mieć tą reprezentację, my nigdy nie mieliśmy tych 30% w parlamencie, a wtedy możemy mówić o rzeczywiście takiej silnej reprezentacji kobiecej. My powinniśmy do tego dążyć. Być może nam się to uda w przyszłym Sejmie. I myślę, że właśnie te protesty też pokazują, że siła jest w kobietach i że warto jest zaufać kobietom i one powinny nas reprezentować w tych gremiach politycznych. A druga kwestia to kwestia oczywiście frekwencji wyborczej. Ja, proszę Państwa, niejednokrotnie mówię moim studentom, idźcie na wybory, idźcie na wybory, bo najgorsze jest dla mnie jedno, jak ktoś mówi tak, nie, no po co ja pójdę na ten wybór, jeden pójdzie, powie tak, 10 tak powie, 100 tak powie, 1000 osób powie, 1000000 powie, a 1000000 osób może zmienić całą scenę polityczną. I dlatego ja zawsze mówię, idźcie na wybory, głosujcie, bo to wy zadecydujecie, kto nami będzie rządził przez 4 lata. Jeżeli wam się coś nie podoba, to miejcie pretensje do siebie, że nie poszliście, że nie zmieniliście tego. To jest wasz kraj. Jeżeli u nas chodzi, prawda, na wybory samorządowe mniej niż 50%, wybory parlamentarne trochę więcej niż 50%, no to ja panu pokażę skonsolidowane demokracje, gdzie jest ponad 70%, tak? I ludzie wiedzą, jak ważne są wybory. Musimy uświadamiać nasze społeczeństwo, jak ważne są wybory. Ile od tego głosu zależy. I to jest też rola nie tylko mnie jako naukowca, ale także rola mediów. Żebyście uświadamiali ludziom, jak ważne jest to, abyśmy chodzili na wybory i głosowali. Ja wrócę do tego tematu. Dobrze, może też mnie będzie słychać. Ja myślę, że kobiety nie zawsze głosują na kobiety, bo ich nie znają. A dlaczego ich nie znają? Bo właśnie rzadziej słyszą głos tych kobiet ze względu na to, że racja, nie udzielają kobietom tego głosu media, to raz. Dwa, kobiety same się wystarczająco mocno nie upominają i nie powiedzą, że słuchaj, tak? A trzecia rzecz, te kobiety nie zawsze we własnych partiach mają głos. Bo żeby kobieta przebiła się na listę wyborczą, to musi być na przykład na spotkaniu swojej partii, też słyszalne. I dlatego ja jestem w partii Razem i bardzo, bardzo podoba mi się u nas to, że właśnie czy to na spotkaniach, czy to na zebraniach, mówi się na słupach. Najpierw wydawało mi się to dziwne. No bo stwierdziłam, dobra, no jak można wyciągać, to zmuszać ludzi, żeby się odzywali. Jak nie mają nic do powiedzenia, nikt nie mówi. Oczywiście, że mają coś do powiedzenia, tylko potrzebują, panie, chwilę na przełamanie tej nieśmiałości. I tutaj niestety jest trochę tak, że mężczyźni też muszą to zaakceptować, tak? Taką metodę, żeby ona zaczęła działać. Zastanawiam się, czy są na to szanse, żeby więcej mężczyzn tą metodę zaakceptowało i tą równowagę dopuściło, tak? I jakby przepracowało u siebie w umyśle to, że być może my potrzebujemy 3 minut więcej, żeby się zebrać w sobie i się odezwać. Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś są na to szanse, to na lewicy, chociaż mimo, że to zupełnie nie moja opcja, bardzo mi się podoba to, że słychać i widać też pan jest nowoczesny, co by nie powiedzieć o tej pani. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy, pytania? To mogę ja wrócić? To proszę, to będzie ostatni głos i podsumowania. Okej. Jedna sprawa. Chciałem powiedzieć, że dlatego tak naprawdę pojechałem wczoraj do Warszawy o tym, co pani mówiła, tak? Bo miałem bardzo dobrą wymówkę, żeby nie jechać. Pojechałem, bo uważałem, że jeżeli ileś tam osób zrezygnuje z udziału, to może manifestacja się w krańcowej formie w ogóle nie odbyć.
Natomiast druga rzecz, może ważniejsza, taka była intencja w dalszej perspektywie mojego pytania. Chciałem powiedzieć, że nie wierzę, że w dającej się przewidzieć przyszłości w Polsce kobiety uzyskają tę reprezentację, niech będzie 30%, o której pani mówi, funkcjonując w ramach struktur partii politycznych, które w tej chwili są obecne na scenie. Jeżeli one nie utworzą własnej partii, gdzie tylko one będą kandydatami, a mężczyźni będą ewentualnie pełnili role wspierające, to guzik z tego będzie. Bo tak jak pani mówiła, niestety wychowanie jest jakie jest, tak? I jeżeli będziemy się chcieli koncentrować na tym pozytywizmie, wszystko świetnie od dołu, to za 40 lat może. To wszystko, co mówię. Ale była partia kobiet i co? To właśnie nastąpiło moje pytanie. Czy kobiety będą głosowały na kobiety? Nie można przejść tutaj. Znaczy, powiem tylko tyle, że technicznie niemożliwe byłoby zrobienie listy złożonej z samych kobiet, bo mężczyzn też obowiązuje kwota, więc nawet to by było niemożliwe. I też uważam, że to nie jest żadne rozwiązanie, aby powstała grupa, której jedynym celem będzie, jedyną wspólną cechą będzie to, że to są kobiety. Uważam, że to powinny być po pierwsze działania systemowe, po drugie działania w samych partiach politycznych. No bo tutaj przywołana Nowoczesna, która jako jedyna partia, w której są widoczne mocno kobiety, to jest jedna z tych partii, które w pierwszej trójce, w pierwszych trzech miejscach na liście musi znaleźć się kobieta. To chyba ma też taką zasadę, że w pierwszej piątce muszą się znaleźć dwie kobiety. I tutaj właśnie rozwiązanie systemowe, najlepiej wprowadzenie pełnego parytetu i suwaka na wszystkich listach, co da też reprezentację równą także kobiet konserwatywnych, no bo to też jest ważne, aby kobiety o poglądach konserwatywnych także miały reprezentację, która jest złożona właśnie z osób ich płci. A drugie to są działania właśnie w samych partiach politycznych. Dlatego właśnie razem kobiety są tak aktywne, nie dlatego, że to wyszło tak naturalnie. Na początku nie było tak dobrze, jak jest teraz i właśnie dzięki takim narzędziom jak parytet, suwak, czy na przykład wspomniany tutaj suwak z dyskusji, ta partia, tylko kobiet tak są słyszalne i ta partia tak bardzo walczy o prawa kobiet. Także mamy na przykład parytet w występach medialnych i bardzo staramy się o to, aby w mediach pojawiały się także kobiety, nie tylko mężczyźni, chociaż czasami media wymuszają na nas zaproszenie mężczyzn, ale staramy się o to walczyć. No i też trzeba działać od podstaw, trzeba działać właśnie w tym momencie, kiedy te małe dziewczynki słyszą, że mają być grzeczne i nie odzywać się bez pytania. I mam nadzieję właśnie, że ten czarny protest też coś ruszy, no bo gdy uruchomiliśmy tę akcję hashtag czarny protest, mnóstwo gimnazjalistek wrzucało swoje zdjęcia w czarnym stroju. I mam wrażenie, że to było takie doświadczenie, które właśnie te dziewczyny ruszyły, które może spowodowało, że mają większą śmiałość do angażowania się politycznie. I być może będą w przyszłości świetnymi polityczkami. Pan powiedział o tym, żeby były same kobiety, ale przecież mówiliśmy tutaj, że dążymy do równego traktowania kobiet i mężczyzn. Ja myślę, że dobrze jest, jeżeli właśnie w partii będzie i trochę mężczyzn, i trochę kobiet. Natomiast proszę pana, jeżeli chodzi o statuty partii politycznych, to niejednokrotnie mówiłam, że jednak ustawa z 97 roku o partiach politycznych, ona powinna być zmieniona. Nasze partie nie są w pełni demokratyczne i myślę, że nad tą ustawą trzeba by było się pochylić. Nie sądzę, żeby to zrobił Sejm obecnej kadencji, ale być może w niedługiej przyszłości takie zmiany powinny nastąpić, aby jednak w tych statutach były zapisane chociażby takie zmiany jak umieszczanie kobiet na listach, co już jest praktykowane w niektórych partiach. Ja muszę powiedzieć, że w Nowoczesnej tyle jest teraz kobiet, o których mówiłam, 43% w tym klubie,
dlatego że też wiele kobiet było umieszczanych na miejscach jedynkowych. I to jest też ważne, żeby kobietami były, żeby liderami list były kobiety. Natomiast jak jest w sojuszu? No w sojuszu też się bardzo dużo zmienia. Bo ja zostałam szefową województwa łódzkiego, ale jest tutaj Ola Stasiak, która jest szefową Federacji Młodych Demokratów. Słuchajcie, kobiety przejmują stery i to bardzo dobrze, bo myślę, że okazuje się, że możemy być także świetnymi przywódcami. I jak widzieliście, niektóre partie polityczne także postawiły właśnie na kobiety, a w ostatnich wyborach to przecież i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i Zjednoczona Lewica przede wszystkim mówiła o swoich liderkach, a to były kobiety, tak? To były kobiety, więc ta mentalność u nas w Polsce się zmienia. Może nie następuje tak szybko, jakbyśmy to chcieli, ale ja wierzę w to, że jednak te protesty, o których tutaj tyle mówiliśmy, zapoczątkują pewną tą bardzo dobrą falę w tym myśleniu o tym, aby w polityce, a przecież to był temat naszego dzisiejszego spotkania, było jednak więcej kobiet w polskiej polityce i w polskim, mówię, w polskim samorządzie, tak? W polskim samorządzie, w polskim parlamencie. Nie, może już nie. Okay, to... ale nie mamy wtedy suwaka. Ja się nie zgadzam. Nie, nie było z kobiet, nie było przez setki, tysiące lat suwaka w tą stronę. Także ja bardzo dziękuję, cieszę się, że przepraszam, że tak dużo gadałem. Dziękuję w takim razie panelistkom, paneliście, dziękuję państwu i na zakończenie kilka słów takiego komentarza. Znaczy wydaje mi się, że warto też zaznaczyć, że w Polsce po transformacji w okresie już demokracji parlamentarnej było niestety tak, że to mężczyźni w swojej większości głosowali na partie lewicowe, a kobiety w swojej większości głosowały na partie konserwatywne i prawicowe. Tak mniej więcej ten rozkład elektoratów w Polsce po 89 roku wyglądał, że na przykład było więcej kobiet głosowało na przykład na AWS niż na SLD w 1997 i tak dalej, także w Polsce mamy problem taki, że właśnie więcej mężczyzn głosuje na partie, które popierają prawa kobiet, a więcej kobiet głosuje na partie, które raczej są za ograniczeniem praw kobiet. Być może teraz to się zmienia i miejmy nadzieję, że się zmieni, że to będzie także jeden z takich politycznych efektów czarnego protestu, który moim zdaniem miał jakby dwa ważne oblicza, na które moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, bardzo duży udział bardzo młodych osób i bardzo młodych dziewcząt. Moim zdaniem to jest taki optymistyczny aspekt, że jest pokolenie, które już odrzuca pewne mechanizmy, które wyznaczały logikę sceny partyjnej w III RP. To znaczy dla tych osób takie pojęcie jak kompromis aborcyjny czy specjalna rola kościoła w polityce to są pojęcia zupełnie abstrakcyjne, ponieważ to są osoby, dla których te wszystkie debaty przełomu lat 80. i 90., gdzie właśnie mówiono o tej roli kościoła, o spłacaniu pewnego długu wobec roli kościoła w okresie PRL, to są zupełnie abstrakcyjne rzeczy i dla nich punktem odniesienia są na przykład demokracje zachodnioeuropejskie, czyli tam, gdzie ustawy antyaborcyjne są dużo bardziej liberalne niż w Polsce. I wreszcie druga kwestia, moim zdaniem zasadnicza, to jest to, że czarny protest odbył się nie tylko w wielkich miastach, ale w wielu małych miejscowościach, w których brały udział kobiety reprezentujące różne grupy społeczne, czy jakby różne poziomy tej drabiny społecznej. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne i stąd na zakończenie taka moja uwaga, ale myślę, że wypowiadam się także w imieniu zespołu Ośrodka Myśli Społecznej imienia Lassala, ponieważ my od 10 lat staramy się popularyzować idee socjaldemokratyczne w Polsce, prezentując i te podstawowe wartości, pokazując pewne konkretne rozwiązania ze szczególnym naciskiem na politykę społeczną. Na politykę społeczną, pokazując, że w Polsce, aby mogła zaistnieć prawdziwa demokracja polityczna, musi nastąpić zwrot w polityce gospodarczej i społecznej.
ponieważ oczywiście możemy się cieszyć, że tak dużo kobiet wzięło udział w tym proteście, ale warto pamiętać, że dużo kobiet w Polsce w tym proteście po prostu udziału wziąć nie mogło, ponieważ ze względu na charakter wykonywanej pracy, na swój status, niski status materialny, one nie mogły sobie po prostu pozwolić na udział w tym proteście, czy nie mogły sobie pozwolić na wzięcie jednego dnia wolnego w pracy. Kobiety w Polsce pracują bardzo długo na bardzo złych warunkach pracy. Kwestia prekaryzacji, kwestia umów śmieciowych to są te rzeczy, które uderzają w kobiety. My, jeden z naszych największych projektów, jaki przeprowadziliśmy w ośrodku La Salle, to było ogólnopolskie badanie, jak instytucje publiczne outsourcują, kontraktują usługi sprzątania i ochrony. I tam poznaliśmy realia życia sprzątaczek w Polsce. I to są całkowicie dramatyczne historie. To są osoby, które są pozbawione tak naprawdę obywatelstwa politycznego, ponieważ charakter ich pracy, niskie zarobki, praktycznie brak możliwości godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym powodują, że one nie mogą być obywatelkami, ponieważ nie mają czasu, sił i możliwości, żeby uczestniczyć w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim, w takich debatach jak tutaj dzisiaj, czy w różnych innych tego typu aktywnościach. I wydaje mi się, że coś, co najbardziej by się przydało ruchowi kobiecemu, czy temu całemu ruchowi, który powstał od czarnego protestu, to taka międzyklasowa solidarność kobiet. Jedną z najbardziej wstrząsających takich audycji radiowych, które ostatnio słuchałem, a zwróciłem na to uwagę, ponieważ padło tam pytanie nawiązujące do naszego raportu. Gościem programu była pani profesor z wyższej uczelni, która opowiadała o swoich badaniach naukowych, ale w pewnym momencie prowadzący je redaktor zapytał, a jak, na jakich warunkach pracują sprzątaczki na pani uczelni? I dla niej to pytanie było całkowicie egzotyczne. Znaczy ona w ogóle nie wiedziała, po co ten redaktor jej się o to pyta, i ona powiedziała, że jej to w ogóle nie obchodzi. Wydaje mi się, że warto by było przełamać te bariery klasowe i także zauważyć te kobiety, które nie mogą realizować swoich podstawowych praw politycznych, a wydaje nam się w Ośrodku Myśli Społecznej La Salle, że to jest główne zadanie dla lewicy w Polsce i wydaje mi się, że to jest także dobry punkt do tego, aby taką dyskusję kontynuować, być może na kolejnym spotkaniu tutaj w Łodzi, zwłaszcza, że kwestia pracy kobiet i Łódź to są jakby miejsca i tematy, które się bardzo łączą i z tą nadzieją na kontynuację takiej dyskusji chciałem się z Państwem, z naszymi panelistkami i panelistą pożegnać i zaprosić na kolejne spotkania wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze tej książki nie mają, to tutaj można na tym stoliku bądź tutaj sobie bezpłatne egzemplarze wziąć. Życzę Państwu miłego wieczoru.